witam was w szóstym odcinku mojego Let's Playa gry Ultima Underworld. Ostatnim razem zwiedziłem, prawda, krainy krasnoludów, ale tutaj jest jeszcze parę rzeczy do zwiedzenia. Miły, prawda, człowiek gór imieniem Ironwit. Ah, my blueprints, come back to me after all these years! Tutaj mamy bardzo fajny quest poboczny i zrobię go tym razem. Moje plany wróciły do mnie po tylu latach! Nie, to nie moje plany, to człowiek! Co to? Czy masz moje plany? Och, moje plany, gdzie mogły się podziać? O czym mówisz? Z pewnością nie jesteś moimi planami, więc nigdy nie powiedziały słowa. I nie miały... A jednak masz język. Były głupie, milczące jak skała, jak skała, którą wykopałem z ich pomocą, ale nadal mi ich brak. Być może mógłbyś pomóc mi je znaleźć? Mogę spróbować. Znaleźć moje plany? Ach, to by był wspaniały czyn, naprawdę. Gdzieś są tutaj, w szafie najprawdopodobniej, na południowym wschodzie mego kompleksu, jak sądzę. Czy może tam była szafa? Masz, tutaj podam ci zestaw planów mojego obszaru, abyś mógł znaleźć swój... Ach, moje plany, gdzie się podziały? Wydajesz się być dobrym człowiekiem. Czy mógłbyś pomóc mi je znaleźć? Byłbym szczęśliwy. A, dobrze jesteś. W szafie myślę, że są moje plany. Ale nie możesz latać, czyż tak? A, to jest problem. To jest problem. Szafa jest wysoko w górze. Jest napój latania gdzieś tutaj. W spiralnym pomieszczeniu? Ach, ale to jest zamknięte. Ach, ten kłopot, który mnie przeciągasz, nie wiem czemu w ogóle ci pomagam. Twoja pomoc jest bardzo mile widziana. Ach, mówiąc o pomocy, czy mógłbyś pomóc staremu człowiekowi znaleźć swoje plany? Gdzie były klucze do drzwi, do spiralnego pomieszczenia? W złotym labiryncie, chyba. A tak, musisz podążać złotą ścieżką, ale lub możesz zostać zatruty. Nie, to trucizna w spiralnym pokoju. Czy może był to napój latania? Może oba napoje? A, właśnie tak. Ale który napój jest który? Nie popędzaj mnie. Jeden napój jest zielony, a drugi jest czerwony. Czy może jeden jest czerwony, a drugi jest zielony? Tak, właśnie tak. Jeden czerwony, jeden zielony. Nie ma wątpliwości. Jeden z nich jest napojem latania, a jeden jest trucizną. Czy może odwrotnie? Ach, teraz znów zapomniałem. O, właśnie tak. Zielony jest dobry. Czy może czerwony jest zgniły? Red is rotten, taki rym. No, zrób co możesz, dobra? I póki jesteś w obszarze, jeśli znajdziesz moje plany, przynieś mi je z powrotem. Myślę, że zostawiłem je w szafie. Nie krępuj się korzystać z wszystkiego innego, co możesz znaleźć. Zrobię co w mojej mocy. Okej. I tutaj jest taki właśnie fajny quest poboczny. Fajny, ponieważ nie jest łatwy, wbrew pozorom. Oraz jeśli spadnę z tego obszaru na dół, to no cóż, nie będzie to fajne. Ponieważ tam na dole łażą pewne stwory, które się potocznie nazywa bezgłowymi. Dlatego pozwólcie, że se tu zapiszę na wszelki wypadek. Hop! No, hurra! Niestety to jest zbugowane akurat, więc niezależnie od tego, co zrobię i jak idę, headlessi zawsze wyjdą. Tutaj. O, ale mam klucz. Dziękuję. Znaczy no, tutaj akurat jest... co to jest? Hostile Bloodworm. I to sporo tych Bloodwormów. Ale mówię, niezależnie co bym zrobił, te drzwi i tak się otworzą, ponieważ akurat ta sekcja jaskini jest zbugowana. Ale mi to akurat nie przeszkadza, bo Bloodwormy nie są aż takie trudne. No i czeka mnie tutaj też pewien dar na końcu. Oraz poziom wyżej dotarłem. No nic, co my tu mamy? Pusty kuferek.
To nie jest aż takie miłe. Schowajmy ten klucz. I teraz... Chorzesz, fuck! Za daleko. Dobra. Nie jest jeszcze wszystko stracone. Muszę stąd wyjść, a zwłaszcza, że znajdę sobie tutaj może parę fajnych rzeczy na dole. Ale aż fuck, jest tu headless. No! I headless jest ciężkim przeciwnikiem. I on nie jest tu jedynym headlessem, niestety. Więc muszę uważać na siebie. Au. Kurde, chodź tu. No. Przypomina mi się swoją drogą recenzja Spuniego do Ultimy Underworld 2, z kolei, którą też być może będę let's playował po dłuższej przerwie, jak skończę tą część. Też strasznie narzekał na headlessów. Tymczasem dowcip polega na tym, że oni mieli być tacy ciężcy. No gin. Na szczęście jestem doświadczony. Wiem, co trzeba robić, żeby wygrać. No, podstawową techniką walki w świecie Ultimy Underworld to jest wycofywać się po machnięciu, żeby ciebie nie mógł dosięgnąć jeszcze raz. Oj, chyba mnie zaatakował od strony pleców ktoś. Tak? Nie? No, jednak nie. Jak miło. To sobie podniesiemy to złoto. Czy tu coś leży? Nie. Tum, tum. Taki to i labirynt, widzicie. Za moment wejdę na górę z powrotem. Przynajmniej mam taką szczerą nadzieję. O, buty. I są to serviceable, a tu są też serviceable. Co? Nie wymieniam. O. Nice. Tu, 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 tu. Czyli poszedłem w niewłaściwą stronę z początku. Aaaa, fuck! Gin, frajerze. Boom. No, dobrze mi idzie. Na szczęście. Swoją drogą nie pamiętam, czy... Au, uderzył mnie. Swoją drogą nie pamiętam, czy o tym wspominałem, ale jest jeden powód też, dla którego akurat wziąłem tą grę. Studio, które tworzyło ją, Blue Sky Productions, może niewiele wam mówić, bo to jest w zasadzie jedyna gra, którą tworzyli. Tak. Ale to była jedyna gra, którą tworzyli pod tą nazwą. Otóż ludzie, którzy pracowali przy tej grze, później poszli do, w większości do Looking Glass Studios, które to Looking Glass Studios stworzyło, prawda, serię Thief i pracowało przy System Shocku, pierwszym i drugim. Oraz... no, jeden z producentów, który formalnie rzecz biorąc z bólem niestety nie mógł pracować za bardzo przy tej grze, chociaż bardzo, bardzo chciał, to był Warren Spector, który później poszedł tworzyć Deus Ex, czyli, że tak powiem, nieoficjalną, najlepszą grę ever na pecety. Także mamy tutaj zestaw gwiazd prawdziwych i... początki ich tutaj obserwujemy, bo później programiści przede wszystkim, którzy pracowali nad silnikiem Ultima Underworld, pracowali też nad silnikiem Thiefa 1, a to był po prostu cud, a nie silnik, bo to był dosłownie hak na haku. I prawda, nawet nie to, że oświetlenie i cała reszta i wykrywanie jasności i tak dalej, tylko w tym wypadku mam na myśli, możecie o tym nie wiedzieć, ale w pierwszym Thiefie był bardzo ładny system software'owego renderowania i to właśnie ludzie, twórcy tej gry, nad nim pracowali. Prawda.
I no, to był kawał dobrego silnika, naprawdę. Och, och, aż, no ile ich tu jest. Znaczy, ja wiem ile ich tu jest, ale to tak dla was dramatycznie. No, walnij go. Cholera, nie mogę go trafić. Uderzam w ścianę. Po dźwiękach to rozpoznaję. No, zgiń wreszcie. No, umieraj, kolego. Tą sekcję da się przejść bez schodzenia tu na dół, ale postanowiłem z tego skorzystać z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że tutaj właśnie trochę fajnych rzeczy leżało, a drugi jest taki, że no... skill pointsy się same nie wbiją, nie? Czekaj, bo ja w sumie złoto ładowałem w niewłaściwe miejsce wcześniej. Do kuferka miało lecieć. O, nie w tą stronę znowu poszedłem. Z tego co pamiętam, to oni się mogli tutaj nawet spawnować losowo, ale raczej się mylę, bo ta funkcjonalność dopiero w System Shocku wpadła, bo System Shock pierwszy był swoją drogą na silniku właśnie Ultimate Underworld wpisany. O, tutaj miałem iść. A to jest właśnie ta spiralna... spiralny pokój, o którym mówił mi Ironwood wcześniej, czyli, że tak powiem, żelazny umysł. No i mamy tutaj dwa napojki. Zielony napój i czerwony napój. Jeden z nich jest napojem latania, drugi z nich jest trucizną. Oba są magiczne, ale niestety mój poziom wiedzy w temacie lore nie mówi mi wiele. Także będę musiał sprawdzić to eksperymentalnie. A że sam już nieszczególnie pamiętam tak naprawdę. No nic, to z tym napojkiem idziemy... Czyli byłem tutaj? Tak, byłem. Tutaj był klucz do tego pomieszczenia. O, tutaj miałem iść i tutaj muszę przelecieć właśnie. No cóż, raz kozionek Mortyny. No i trafiłem za pierwszym podejściem. Czyli czerwony napój jednak był napojem trującym. Jak miło. Okej. Dzień dobry. A, i sporo fajnych rzeczy tu jest. Po pierwsze tak. Kuferek, w którym są plany pana Ironwita oraz run. Run Us. Jak pamiętacie, potrzebny był mi czar Uspor. Okej. Czy to już mi nie będzie potrzebne? A jeśli otworzę to... To tu są blueprints. O, ale niestety plany są nie do odszyfrowania. Mogę sobie teoretycznie tu wyjąć parę szpikulców, ale szpikulce mi są niepotrzebne. Tutaj mam trzy... kilofy, o. Trzy kilofy tam miałem, które mogłem sobie użyć. Okej, okay. A, poznaję cię, jesteś moimi planami. Nie, może moimi narzędziami, moim napojem. Wiem, że gdzieś cię widziałem. Dobra, oddajmy mu jego plany. Znaczy, kurde. Aha, you cannot barter a container. Czyli nie mogę mu oddać tego pudełka. No dobra, odzyskałem twoje plany. Moje plany! Nareszcie jesteśmy razem. Weź jeszcze jeden napój latania jako moje podziękowanie. Czy może to zielony napój? Nieważne, na pewno zrobisz z nim coś użytecznego. Założę się, że nigdy nie widziałeś wcześniej latającego napoju latania wcześniej, więc uważaj z nim. Dziękuję ci. I to był taki fajny quest poboczny. Truciznę teoretycznie mógłbym wyrzucić, ale nie chcę. Niestety zdolność latania mi się kończy w tym momencie, także za moment czar mi się wyczerpie, ale zdecydowanie przyda mi się ten napojek.
W tym momencie mam efekt slowfall i właśnie się wyczerpał. O, klucz. Jak miło. A skąd tu klucz? Aaaa, pająk! Nie! No. O, i wyjście na górę. Jak miło. Czas je oznaczyć sobie na mapie. Up. Okej. Okay. Dzień dobry, gdzie jesteśmy? O, za zamkniętymi drzwiami. Jesteśmy po drugiej stronie. Zaraz wam pokażę. O, tutaj. Czyli tutaj muszę sobie down oznaczyć. Tutaj mi się to przyda, ponieważ tutaj będzie troszkę szybciej szybszy powrót. Jeśli będę chciał z niego skorzystać. Okej, okay, dobra, czy szedłem w tym kierunku? O, drzwi są zamknięte, ale uzyskałem do nich kluczyk! I to jest mój skrót do, prawda, ludzi gór. Które powinny mi, jeśli dobrze pamiętam, otwierać też te drzwi. Dzień dobry. A tutaj mamy co? Bloczek incense, jak to się nazywało? Po polsku kadzidło, o właśnie. Bloczek kadzidła, kukurudza i limonada. Kukurudzę se wezmę, bo to zawsze jedzonko. A buty są serviceable, a ja mam serviceable, czyli na razie nie ma sensu wymieniać. Cauldron, który sobie otworzę, ale jest pusty i drugi cauldron też jest pusty. Oraz service, prawda, room, z którego mogę korzystać dowolnie, jeśli dobrze rozumiem. Bedroll już mam. Tarcza i łuk. O, więcej pijawek bardzo się przydadzą. I dużo pijawek. Ile ich jest w sumie? Aż 4 pijawki mam. Dobra, troszkę oliwy. Kilof mi nie będzie potrzebny. Żarcie. Żarcie, do którego, które do nikogo nie należy, więc sobie je wezmę. Chlebek. Kukurudza. Niedługo nie będę musiał z niej skorzystać ze znalezionego żarcia tak naprawdę, ponieważ w następnym odcinku zamierzam wam troszkę powiedzieć o systemie magii. Będą mnie bić? Nie, na szczęście nie. No nic, to wracamy tam. Wracamy tam, bo tam czeka mnie quest! Tylko, którędy się wychodziło? Aha, tamtędy. Okej. Okay. Idziemy. I jesteśmy. Okej. Okay. Ja w tym momencie przerwę. Zrobię save'a. Prawda, dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. No i do następnego odcinka. No, to tymczasem pozdrawiam was, trzymajcie się.